Julia Marcel, brawo. Nasz pierwszy gość Event i Moner. Witam bardzo serdecznie. 10 lat temu zainwestowali w ciebie kupę kasy, 50 tysięcy dolarów. Tak. Jak to zrobiłaś? Zrobiłam to jakoś tak, wiesz, zupełnie z biegu trochę to zrobiłam, bo odkryłam taką stronę, na której można było to zrobić i pomyślałam sobie, czemu nie, a to jeszcze w crowdfundingu, w powijakach, więc dużo pojawiało się takich pytań, wiesz, czy to jest fajne, czy ludzie nie będą się bali wpłacać pieniądze na jakiś portal, o co chodzi, ale okazało się, że nie i że fajnie to wszystko wyszło i sama się zdziwiłam, że tak szybko wyszło. Płyta Proxy, singiel na pewno doskonale znacie, Tarantino, to tam Julia Marcel boi się przemocy w galeriach handlowych. Tak. Wszechotaczającej przemocy. Walczy z popkulturą, chociaż zanurzona jest w popkulturze. Walczy z wszechogarniającą technologią, chociaż z niej bardzo często korzysta. Czy ten świat i internet nas zabije? No jest strasznie taki, wiesz co, jak to się mówi, jakie jest to słowo, kiedy coś jednocześnie lubisz i jednocześnie tego nie lubisz? Jest taki, wiesz, to o co mi chodzi, nie? Taką piosenkę. Z tobą źle, Without you, dokładnie. To właśnie taki mam stosunek mniej więcej do internetu, że to jest taki związek niesamowicie trudny, który gdzieś tam wymaga bardzo dużo cierpliwości i pracy wspólnej. Ale z drugiej strony bardzo dużo też daje. Twoja muzyka jest? Moja muzyka jest na ostatniej płycie bardzo popowa, ale na każdej płycie zupełnie inna. Ale popowa w takim sensie szerokim, absolutnie. Bo pop, w ogóle popkultura była inspiracją do tej płyty i jakby całość popkultury, która rozlewa nam się na świat i która nas atakuje od galerii handlowych, przez media różne, telewizję, internet, po działania artystyczne, bo przecież to już tak głęboko przenika i w teatrze, i w filmie, i w muzyce to już w ogóle. Twoja nowa płyta i nowe oprawy na scenie to jakieś takie uderzenie nas także po oczach, nie po uszach. Jest tak bardzo bogato, pojawia się też Pałac Kultury i Nauki. I to chyba nawet większy niż w rzeczywistości. Ja tam, wiesz, z tego Pałacu Kultury trochę dyndam, trochę tańczę na górze, trochę skaczę z niego. I z tego względu nie mogliśmy zrobić dwa razy większego, tak jak chcieliśmy, tylko półtora. Ale myślę, że jest okej. Okay. Sięga mi głowa i wszyscy wrogowie we krwi, a ja pragnę ich wskrzesić i wybić od nowa i wyżej niż Pałac Kultury. I czuję taką moc przeciwną. Mam wrażenie, że jak perkusja. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zika i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. No, było polirytmicznie. Polirytmicznie było to. Event i Moner dla was powraca za tydzień z Julią Marcel. Może.